Ostatnio porozmawialiśmy sobie o najnowszym evencie, który to będzie miał miejsce już 1 grudnia we wtorek o godzinie 22 czasu polskiego. Nadchodzi Galactus, jednakże wraz z nim przecieki dotyczące sezonu 5, a w nich informacja o tym, co może stać się z planetą Fortnite, co takiego znajdzie się w karnecie bojowym i co takiego się zmieni wraz z nowym sezonem. Przy okazji mówię, że wszystko co przedstawię to tylko i wyłącznie przecieki, a także pierwsze leaky, więc może się okazać, że w rzeczywistości nic z tych informacji nie wejdzie nigdy do życia. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i może na początek szybka informacja. Ostatnio prowadziłem parę konkursów i dzisiaj rozdaję nagrody za ostatnie dwa odcinki, jaką jest Xbox Game Pass na 3 miesiące. Jak widzicie, zwycięzców właśnie wylosowałem na ekranie, a jeżeli chcecie brać udział w innych losowaniach i eventach, to koniecznie wpiszcie w sklepie Fortnite kod JAJUYTY, dzięki to któremu nie tylko właśnie będziecie mogli wygrać pakiet na Jokera, ale również będziecie mogli pojawić się na odcinku jak widoczni gracze, jeżeli tylko pochwalicie się zakupem na moim Discordzie, co swoją drogą zwiększy wasze szanse na wygraną Jokera. A teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Na początku tylko powiem, że przydałoby się, gdybyście znali poprzedni odcinek, aby zrozumieć aktualny, ponieważ nie chciałbym w dzisiejszej dawce nowości powtarzać kilkukrotnie tego samego i skupimy się tylko i wyłącznie na najświeższych nowościach. W sezonie 5 nadejdzie nowa usługa, jaką będzie subskrypcja drużynowa, będąca de facto nową formą karnetu bojowego i to znacznie tańszą, jeżeli kupujecie karnet po raz pierwszy lub jeżeli nie starczy wam na niego fałdolców. Dotychczas karnet bojowy kosztował niecałe 40 zł, bo wystarczyło zakupić na niego 1000 widolców, aby mieć de facto nieskończoność widolców. O teraz, a dokładniej, to od 2 grudnia wraz z premierą sezonu 5 Epic Games wprowadza ekipę Fortnite fantastyczną subskrypcją z dostępem do zawartości Fortnite, której nie możecie przegapić, jeżeli brak wam fałdolców. Na czym to jednak polega? Za jedyne 48 zł członkowie tej subskrypcji, a więc będziecie musieli płacić co miesiąc, będziecie mieli dostęp do karnetu bojowego danego sezonu. Ponadto co miesiąc będziecie otrzymywać 1000 fałdolców, a oprócz tego również co miesiąc będziecie mieli dostęp do ekipaki, czyli zestawu przedmiotów kosmetycznych. Warto dodać, że ta usługa jest subskrypcją i trzeba ją odnawiać co miesiąc, aby czerpać z niej stałe bonusy. Jest ona również dobra dla ludzi, którzy chcą zdobyć karnet bojowy, jednakże jest małe ale. W Q&A do tego zestawu nie zostało nic powiedziane o tym, czy karnet bojowy jest ważny w chwili, kiedy ekipa Fortnite wygaśnie po tym miesiącu. Niestety nie wiemy tego, jednakże jedno z pytań od społeczności w miarę rozwiewa te wątpliwości, bo ponoć, kiedy kupimy karnet przed zakupem drużyny, to na nasze konto zostanie zwrócone 950 fałdolców po takim właśnie zakupie. W razie wątpliwości w opisie macie link do pełnego artykułu o nowej usłudze od epickich i pamiętajcie, jak ją kupić, to tylko z kodem JAJUYTY. Nowy pakiet zdradza również informacje o nowym sezonie. Jak widzicie, są to jakieś mocno zmodyfikowane bombowe barwy, wręcz galaktyczne. Zaś jej plecakiem jest planeta Fortnite w niezbyt dobrym stanie. Może być to spoiler do eventu i rzeczywiście Galactus rozerwie planetę, aby posiąść z niej pełną moc. Ma być to przecież największe wydarzenie na żywo w historii Fortnite, a więc może rzeczywiście czeka nas ogromna zagłada. Miejmy taką nadzieję, bo czeka nas w takim ewenemencie niezapomniane przeżycie. Również niezapominalnym faktem będzie to, że Epic Games najprawdopodobniej przez przecieki i zwiastunowe grafiki zapowiedziało kooperację z serialem Mandalorian, a więc dokładnie tak, już niedługo Fortnite najprawdopodobniej, bo są to tylko przecieki, będzie na nas czekać Baby Yoda czy Mandalorian w zbroi z Beskaru. Miejmy nadzieję, że twórcy tym razem znacznie przyłożą się do kooperacji. O ile współpraca z Marvelem była świetna i genialna na początku, tak jej potencjał został delikatnie zmarnowany, ale no cóż, może twórcy nie otrzymali odpowiednich pozwoleń, albo stawiają wszystko na największe wydarzenie na żywo. Przecież to ono wraz z nowym sezonem pokaże, czy Fortnite znowu się wybije, czy może poleci w dół jak w sezonie 4. Jeżeli jesteśmy już przy Mandalorianie, to warto jeszcze wspomnieć o nowym zestawie skórek, którym to najpewniej będą Mandalorianki znane nam z Wojen Klonów, czy nowego sezonu serialu z Baby Yodą. Jakoś półtorej roku temu jeszcze na starej mapie znaleźliśmy przecieki ponad 500 skórek, które wychodzą po dzień dzisiejszy. Na chwilę obecną leakerzy podwoili tę liczbę i odkryli nowe 1007 przedmiotów kosmetycznych, od emotek przez plecaki aż po skórki. Zawartość ta będzie ujawniana stopniowo, a część z niej jak nowe skiny NFL poznacie na końcu tego odcinka.
Pojawił się pierwszy zwiastun sezonu 5, prezentujący, że busy bojowe pana Starka tak naprawdę były swoistą pułapką. Z ekranu wczytywania wiemy również, że zostaną one w jakiś sposób użyte przeciwko Galanowi. Nie wiemy, do czego posłużą dokładniej, ale wiemy, że aktualnie pan Stark ściąga do naszego świata rozmaite cuda i być może busy są kolejną bronią, a przynajmniej wszystko na to wskazuje. Finał opowieści poznamy już 2 grudnia, także poczekamy, a zobaczymy. Nowy event ma potrwać niemalże 10 minut, co rzeczywiście czyni go najdłuższym w historii Fortnite. Koniec przybyszów przebija niemalże dwukrotnie, jeżeli chodzi o czas trwania, a więc szykuje się naprawdę solidne przedstawienie. W evencie otrzymamy również za darmo nagrodę. W plikach pojawiła się skórka Galactusa, nie przypisana do żadnego segmentu poza eventem i to właśnie ona najpewniej będzie takową nagrodą. Jeżeli nie chcecie natomiast przegapić żadnej nowości ze świata Fortnite, to pamiętajcie, aby zostawić suba z dzwoneczkiem po więcej fortnite'owych przygód. W plikach pojawiły się również informacje dotyczące eventu sezonu 9. Póki co mieliśmy informacje tylko o niektórych segmentach z przeszłości. Dotychczas była wzmianka o punkcie zerowym, przybyszach czy czarnej dziurze, ale teraz mamy chociażby informacje o Katusie czy Dogusie, czyli dwóch wielkich siłach, które zmierzyły się ze sobą dość dawno temu. To dzięki nim rozpoczął się de facto wielki koniec, a ich powrót do plików oznacza najzwyczajniej w świecie ich powrót. Jak to się jednak stanie i na jakich zasadach? O tym przekonamy się w ciągu kilku najbliższych dni. Wiemy, że na nowym evencie pojawią się jetpacki, które po prostu ułatwią nam poruszanie się podczas całego wydarzenia, co zdecydowanie będzie wielką atrakcją. Oprócz tego będą służyć nam do walki z Galactusem, a przynajmniej tak zapowiadają pliki. Wiemy również, że powrócą Voyagerzy, którzy niedawno odlecieli swoim statkiem, także poczekamy, a zobaczymy, ponieważ mnie naprawdę ekscytuje to, co może się wydarzyć. Może pojawią się również z nimi przybysze? Nie wiemy, ale wiemy, że naprawdę wiele osobistości z przyszłości zamierza powrócić w tym wielkim wydarzeniu. Ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o subie i łapce w górze, a także o kodzie JAYWT w Fortnite'owym sklepie. Nie zapomnijcie wbić na naszego Discorda, ponieważ tam macie najprawdopodobniej najwięcej i najszybsze nowości w całej Polsce, jeżeli chodzi o Fortnite, ale przekonacie się dopiero, kiedy wbijecie. Życzę wam wszystkim miłego dnia, zostawiam was ze skinami, trzymajcie się i cześć!